Na koncesję trzeba było czekać 5 lat. Po pół roku przygotowań, 3 października 1997 roku, TVN rozpoczęła nadawanie. O 19.30 były wtedy fakty. I od tego czasu jesteśmy z Państwem i dla Państwa. Wszędzie tam, gdzie dzieje się historia. Walczymy o widzów, o zaufanie i o wiarygodność. To jest kapitał, na który pracowaliśmy ćwierć wieku. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Fakty w ciągu 25 lat swojej historii nie ukazały się tylko raz. Wtedy, gdy nasza wolność, nasza niezależność była zagrożona, podobnie jak państwa prawo do wyboru, to był nasz protest przeciwko ograniczaniu wolności słowa. Od początku taki był cel – informować rzetelnie o wszystkim bez cenzury, bez nacisków. Zaczynaliśmy w radosnym roku uchwalenia nowej konstytucji i zaproszenia Polski do NATO, ale w tym samym roku dotknęła nas wielka powódź. Tomasz Lis, witam Państwa. Zapraszam na pierwsze wydanie faktów. Tak będzie przez kolejne 25 lat. Na gorąco będziemy relacjonować najważniejsze wydarzenia. Polityczne? Przede wszystkim. To w końcu na naszych oczach powstawało PiS. Zaczynamy dzisiaj marsz do wyborów. A niedługo później Platforma Obywatelska. Pan Andrzej Olchowski-Partos, pan Maciej Korzeński-Atos, a ja Aramis. Spór tych dwóch formacji o kształt naszego kraju definiuje polską politykę do dzisiaj, a my zawsze byliśmy tam, gdzie działy się rzeczy najważniejsze. Dobrze, to w takim razie podajcie sobie dłonie. I od początku czas nam sprzyjał. Nowy program informacyjny powstał zaraz po wyborach. Władzę przejmowała AWS, trwały poszukiwania premiera. Panie profesorze, czy ma pan poparcie Unii Wolności? Przez te 25 lat relacjonowaliśmy działania 9 premierów rządów z niemal wszystkich opcji politycznych. Od AWS-u przez SLD, Platformę Obywatelską i PiS. I żaden i żadna z nich nie mogli liczyć na taryfę ulgową. Gdy Leszek Miller negocjował w Kopenhadze wejście do Unii Europejskiej, przypominaliśmy jego komunistyczną przeszłość. Uważany był za partyjny beton. Gdy przemawiał w Sejmie, posłowie ugrupowań postsolidarnościowych opuszczali salę obrad. Panie premierze, każdy moment komisji Rywina, badającej największą aferę rządów SLD, która doprowadziła do jego upadku, był skrupulatnie relacjonowany. Uciekanie prawdy bywa czasami przykre i bolesne. Pan jest zerem, panie poseł. Panie... Pokazywaliśmy, jak wtedy SLD chciało partyjnie zawłaszczać komisję śledczą i pokazujemy także dziś, jak PiS chce zawłaszczyć wszystkie instytucje. Jest niezgodny. Żaden rząd nie był wolny od afer i każdą skrupulatnie opisywaliśmy i ujawnialiśmy, gdy pierwszy rząd PiS-u kupczył stanowiskami. Jakby na przykład od razu wejście i stołek. Gdy prowokacjami doprowadzono do pozbycia się Andrzeja Lepera z koalicyjnego rządu PiS Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Proszę przedstawić takie dowody. To była afera gruntowa, a w kolejnej koalicji i w kolejnym rządzie najpierw afera hazardowa. Niemal pół rządu straciło wtedy stanowiska, tłumaczenia szefa klubu PO nie brzmiały wiarygodnie. Prokuratura w tej sprawie wyjaśni wszystkie wątki. Potem ujawniono podsłuchy z restauracji Sowa i Przyjaciele. Pokazywaliśmy, jak prokuratura chce odebrać materiały w redakcji wprost. Cenę zapłaci za te zdarzenia polityczną rząd i ja. I zapłacił porażką wyborczą. Kolejne rządy, dwie kadencje PiS-u to i afera dwóch wież, afera respiratorowa, afera KNF-u, to Pegasus podsłuchujący opozycję i wydane 70 milionów złotych na wybory kopertowe. To prywatne loty marszałka Sejmu rządowym samolotem. Na tym polega siła czwartej władzy, na kontroli rządzących. Tyle, że PiS jest pierwszą władzą, która tego nie uznaje i której wolne media przeszkadzają. Panie marszałku kochany. Najpierw próbuje ograniczać jej dostęp do informacji. Co doprowadza do jednego z największych kryzysów polskiego parlamentaryzmu. Potem próbuje nałożyć na media haracz i w końcu próbuje zlikwidować wolną telewizję, uchwalając Lex TVN. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy radiofonii i telewizji. Wspólnie obroniliśmy to, w co wierzymy. Wolny, demokratyczny świat bez cenzury. Pokazywaliśmy i pokazujemy walkę o niezależność wymiaru sprawiedliwości i tworzenie się świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Bronimy sądu. Myślę, czuję, decyduję. Dajemy głos wszystkim, którzy domagają się respektowania ich praw. Z lekkim patosem można stwierdzić, że na naszych oczach działa się historia i marzenia się spełniały. Na naszych oczach zmieniał się też świat. Kolejny samolot uderza w drugą wieżę. Pokazywaliśmy konsekwencje wojny z terroryzmem i jej wpływ na nasze już nie tak bezpieczne życie.
Pokazywaliśmy zmiany dające nadzieję na bardziej sprawiedliwy i różnorodny świat. I nagle świat się zatrzymał. Dosłownie. Zamknięte miasta i ludzie, tysiące zgonów, strach, lęk, niepewność. Robiliśmy to, co do nas należy. Byliśmy na miejscu, by ostatecznie ogłosić triumf nauki. A chwilę później wybuchła wojna. Tuż obok nas, gdy Putin zaatakował Ukrainę. Pokazywaliśmy, jak dojrzałe i wrażliwe jest polskie społeczeństwo, ale czuliśmy, że to nie wystarczy. Informowaliśmy, komu, gdzie i jaka pomoc jest potrzebna. To także jest rola mediów. Podobnie jak objaśnianie świata, bo wszystko, co dzieje się gdzieś, ma wpływ także na nasze życie. A czasem to, co dzieje się w Polsce, interesuje cały świat. Jakby się kto pytał, franciszkańska czy... W 2002 roku byliśmy pod tym oknem i we wszystkich miejscach ostatniej papieskiej pielgrzymki. W 2005 roku znów emocje, smutek, żal między Watykanem, gdzie odchodził Jan Paweł II. A pogrążoną w żałobie ojczyzną papieża relacjonowaliśmy wspólnotę przeżywania i krótki cud pojednania. 5 lat później znów połączyła nas żałoba, gdy 10 kwietnia w Smoleńsku rozbił się prezydencki samolot. Zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 towarzyszących mu osób. To był moment stania obok, relacjonowanie z powagą powrotów i pogrzebów, wiedząc, że ta tragedia zmieni nas i naszą historię. Podzieliła nas nieodwracalnie. To jest po prostu niesłychana zbrodnia. Przez te 25 lat pożegnaliśmy wiele wspaniałych osób, bez których historia Polski potoczyłaby się inaczej. Żegnaliśmy także naszych kolegów, bez których ten program nie byłby taki, jaki jest. Relacjonowaliśmy też radosne wydarzenia, nasze Oscary, zwycięstwa sportowe, sukcesy polskich polityków. Celebrowaliśmy wspaniałe rocznice, które dały nam wolność. History was made here. Buonasera. Relacjonowaliśmy pontyfikaty 3 papieży. I kadencję 4 prezydentów, żadnemu, tak jak rządom, nie dając taryfy ulgowej. Od początku istnienia naszego programu dawaliśmy świadectwo, że niezależność jest naszą siłą. Czy prezydent pił alkohol w dniu 17 września, w czasie wizyty, w którymkolwiek momencie? Fakty to też nasza osobista historia. Zaczynaliśmy i skromnie, i z rozmachem, bo to my po raz pierwszy robiliśmy program z miejsca wydarzeń. Fakty, witam Państwa sprzed Placu Raju w Bagdadzie. Zapraszam na Fakty z Gdańska. Fakty, Ameryka, witamy z Waszyngtonu. Kto kłamie, kto gra, kto kogo nagrywa. Byliśmy świadkami niezwykłych zmian technologicznych, z których czerpaliśmy i czerpiemy pełnymi garściami. Minęła 19. Naszą historię tworzą informacje, które mogliśmy przekazywać Państwu. Naszą historię tworzą też ludzie, którzy tu pracowali i wciąż pracują. Nasi prowadzący, reporterzy, zagraniczni korespondenci i dziennikarze w ośrodkach regionalnych. Nasi wydawcy, producenci, kierownicy produkcji, asystenci, operatorzy, montażyści i graficy. Takie są fakty i takie pozostaną. Historia się nie skończyła. A my nigdy nie damy sobie zamknąć ust. Pozostaniemy niezależni od władzy, jakiejkolwiek władzy. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Fakty. Gdyby nie Mariusz Walter i Jan Weichert, nie oglądaliby Państwo dziś ani faktów, ani dziesiątek programów, teleturniejów, seriali i filmów TVN. To oni mieli wizję i odwagę, by na własne ryzyko podjąć wyzwanie stworzenia od podstaw nowoczesnej i wyjątkowej stacji telewizyjnej. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Mariusz Walter. Nasza stacja ruszyła. Tego dnia był strach pewnie większy, niż Państwo sobie wyobrażacie, bo od całej masie problemów, przed którymi staliśmy, nie wszyscy wiedzieli. Jeśli będziemy pierwsi, a będziemy pierwsi na rynku, trudno będzie nas dogonić. Bardzo konsekwentnie realizowaliśmy naszą politykę programową, dlatego że jest niemożliwe zrobienie programu, który by się wszystkim podobał. Dzień dobry Państwu. Znakomicie wiedzieliśmy, że to będzie praca mrówek, które będą sypały swój kopiec. I to musi trwać. I to jest. I to się stało. Udało nam się stworzyć takie chyba bardzo niekonwencjonalne trio, które nawzajem się uzupełnia. Udało się przetrwać, udało się naszą utrzymać przyjaźń i partnerstwo. Udało się. TVN żyje, oddycha, ładnie wygląda. Na dodatek jest w porządku, jest okej.
I to jest ten moment, w którym ludzie o słabszych nerwach powinni zamknąć oczy albo pójść po herbatę. I nie mówię tu o widzach, ale o bohaterach materiału Pawła Abramowicza, reporterach i prowadzących Fakty. Wpadki i potknięcia to część naszej pracy, a zebrało się ich sporo przez ćwierć wieku. Znacie? To posłuchajcie. Zapraszam na pierwsze wydanie Faktów. Od czegoś trzeba zacząć, więc już w pierwszym wydaniu załoga nowego okrętu zaliczyła wpadkę. Nie jedną. Zepsuł się silnik. Zaraz potem zaczęła się akcja ratunkowa. Na niemieckim żeglowcu psuje się silnik. Kapitan traci kontrolę. Podpływając jachtem, okrętem, był po prostu zbyt silny sztorm. Cud, że okręt nie zatonął, choć głos kapitana nie raz leciał w próżnię. Jak wielkie było niebezpieczeństwo, że wysadzenie wału nie da oczekiwanego efektu. Zresztą niejednemu nie było dane słyszeć głosów. Halo, Grzesiek, słyszysz mnie? Grzegorzu. Czy ktoś mnie słyszy? Słyszycie mnie? Pusio, Pusio. Poproszę o nowe, świeże baterie. Nie mamy z nim łączności, tak? O, coś słyszę, wreszcie słyszę. Ale usłyszeć to mało i choć nie było lekko... Z tego co widzę, długo już nie pociągnę. Liczyły się dziennikarskie priorytety. Przejście od słów do czynów. A zagłębić się w temat. B. Zdobyć informacje. Rozmawiamy? Nie. Ta informacja nie udzielam. W Lublinie. W Lublinie? Tak. Mamy jechać do Lublina? W samochodzie Lublin. Panie pośle, będzie referendum w sprawie... Przepraszam, rozmawiam przez telefon. To zawsze pan telefon. I chcę przekazać treści. Czy Zjednoczona Prawica może pozwolić sobie na jajaj? On odpowiada na jajajaj. Ja nazywam się Zarl Rajajaj. To ja tu idę do pana w tą wodę. Rzetelnie, bez lania wody. A także z poświęceniem, bo nieważne czy mokro, czy zimno, czy śnieżyca, czy piaskownica. Fakty. Jak widać, natura nie ułatwia nam dzisiaj życia. No jest coraz gorzej. Dobra. Monstrum, potwór, Irmagedon. 1, 2, 3. Zresztą pod dachem nie lepiej. Niektóre wpadki, na przykład z bohaterami drugiego planu, państwo widzieli niestety. Szkoda, że państwo nie widzieli innych kłopocików. Oszczędzamy prąd. Mam jakiś problem z tłem, bo czarno to widzę. Całe szczęście, że krnąbrne tło jest tylko tłem dla tych, co od ćwierć wieku walczą na pierwszej linii z niewdzięczną materią. Dariusz Łapiński, Fakty. Moja ciocia miała takiego, ale super piesek. Zamieszanie straszne nam się coś zrobiło. Tak, warunki, ale i tak jest lepiej niż... Warunki faktycznie trudne, bo czasem to, co w tle, zaczyna skupiać uwagę bardziej niż dziennikarz. Albo wręcz dominuje nad dziennikarzem. Lub ewentualnie pod. A przecież dziennikarz dwoi się i troi, by wypaść jak najlepiej, najkorzystniej przed widzami. Pod oczami. Pod oczami? Czuję się jak spawa... Spawacz. Bo Jezu, przez tą maskę zwariuję. Może ja tak stanę tak trochę tak, albo tak. Też nie, nie. Ała, oko mi wyskoczyło. Coś mam w sobie zmienić oprócz charakteru? Oj, zmieniliśmy się przez te wszystkie lata. Ewentualna konkurencja również sama ustępuje pola. Już szron na głowie i nie to zdrowie, lecz oczywiście w sercu ciągle maj. Nie tylko dlatego, że mamy super zespół. Po co się rozumieć? Wystarczy razem być. Ale przede wszystkim dlatego, że mimo tych wszystkich wpadek, wciąż mamy zaszczyt i szczęście codziennie od 19 do państwa domów wpadać. I wpadniemy jeszcze nie raz. Paweł Abramowicz. Fakty. To była prawda ekranu według Pawła Abramowicza, a teraz prawda o tym, kto jest dziś liderem na rynku programów informacyjnych. To wyniki oglądalności za ostatniego miesiąca. We wrześniu Fakty TVN był liderem wśród głównych telewizyjnych serwisów informacyjnych. Średnio każdego dnia nasz program oglądało ponad 2 670 000 widzów. I to jest dla nas najlepszy wrzesień od 3 lat. I za to raz jeszcze państwu dziękujemy. To wszystko w urodzinowym wydaniu Faktów. Teraz czas na Fakty po faktach w TVN24. Pierwsi goście Katarzyny Kolendy-Zaleskiej to Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, i Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Później będą jeszcze Agnieszka Legucka i generał Mieczysław Bieniek, a w kropce nad i u Moniki Olejnik dziś Aleksander Kwaśniewski. Zapraszam, bardzo państwu dziękuję za dziś. Do zobaczenia jutro o 19 w Faktach.